Tylko proszę mi tu porządku nie komentować. Chciałem tylko pokazać, że nasyca się w okolicach 0,9 bara. Jednocześnie nasze marcowe przy temperaturze 5, 6, 7 stopni Celsjusza i dzięki takiemu trójnikowi, gdzie wchodzi gaz, idzie, znaczy tu wchodzi gaz, idzie i nasyca w Korneliusie marcowe, natomiast na szybko złączce nasyca się mój kochany Sewerynie, nasz biter pełne 20 litrów. Jest tutaj pełno. Nie mam czym puknąć. Teraz chyba słychać. Jest głowica zamknięta. Jest obrączka nałożona. Jest 20 groszy w środku. Może będzie widać. Spróbuję naostrzyć. Widzicie? 2.0 wersja 2.0, no. Tam jest 20 groszy. Potem uszczelka. Dzięki temu nic nie leci. A tu się wszystko w jednorazowym tak zwanym pecie nasyca. No musiałem to dokręcić, bo spać nie mogłem przez to. Już niedługo na dniach degustacja tego marcowego. Ono jest prawie że gotowe, aczkolwiek ciutka jeszcze brakuje. Nie śmiem tego robić samemu, chociaż sam to robiłem. A to gdzieś tak za tydzień, mam nadzieję, biterek się nasyci. Jest nowy plan. Sprzęt już idzie. Naważenie oczywiście na kanale Browar Gdynia. Także śledźcie Instagrama, śledźcie fanpage. To tyle, moi drodzy, z mojej brudnej piwnicy. Do za.